jak często będą filmy z tej serii na kanale. Poczekajcie, bo to będzie... Ale się zderzyli, ale to było dobre. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie nową serię, czyli drogę do... No właśnie, do jakiej rangi? Potencjalnie idealnie by było, że do GC, ale nie jestem przekonany. Zaczynamy tutaj z Unrankeda. W każdym odcinku raczej będę grał Octane'em. I o co chodzi? Ze mną w lobby jest tutaj Adi, na koncie też nowo założonym, żeby mieć taką samą rangę jak ja. I będę po prostu grał 1v2, zobaczymy do jakiej rangi udamy się dojść. Wiem, że w przyszłości Bruce też planuję zrobić taką serię, więc może będziemy tam rywalizowali, zobaczymy komu się uda wyżej wejść, ale ja zaczynam to chyba jako pierwszy z tego co się orientuję. No i co, życzcie mi powodzenia, mam nadzieję, że taka odmiana od drogi do Grand Championa wam się spodoba. Po prostu spróbujemy wbić tego Grand Championa 1v2, będzie ekstremalnie trudno. Jeszcze tutaj, no zresztą zobaczycie, Adi po prostu wjeżdża do bramki i nic nie robi. To jest jego plan na życie. To jest plan na życie Adiego. My na start oczywiście niskie rangi będziemy mieli. Dajcie znać w ogóle, jakie macie przemyślenia na temat tej serii. Co uważacie, że będzie spoko ruchem? Czy na przykład grać więcej spotkań, czy mniej? Ja planuję grać docelowo 2-3 spotkania, w zależności od tego, co się będzie działo w meczach. Od tego, czy będą bardzo ciekawe. Od tego, czy po prostu będzie wyrównane i tak dalej. No i jak szybko przeciwnicy się potencjalnie poddadzą. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba i to tyle. Ja sobie tutaj, oczywiście na start może być trochę łatwiej, chyba że nie będę trafiał. To niekoniecznie. Można też polatać w sumie na klipki, bo w tej serii wyjątkowo, tak w sumie z największą zmianą od poprzedniego sezonu jest to, że nie gramy na klawiaturze i nie mamy zablokowanych zagrań przez to, że no tutaj głównym wyzwaniem jest granie w pojedynkę. No a więc będzie można też na klipki polatać jakieś fajne, żeby tutaj dla widzów były ciekawe rzeczy na odcinku. A ja sobie trochę przyciszę gierkę, bo jest nieludzko głośna. W sumie nawet nie wiem dlaczego, bo w ustawieniach tak to nie wygląda. A i od razu jak zawsze pewnie każdy będzie chciał pytać, to tutaj przelecam szybko przez ustawienia wszelakie. Niech stracę. Będziecie mogli zobaczyć już teraz, że nie będzie tyle pytań potem. I cyk, trafiamy, 3-0. Oni się nawet jeszcze nie mogą poddać. No mówię, to pierwsze odcinki pewnie będą zawierały większą liczbę spotkań, głównie ze względu na to, że pewnie poziom będzie łatwy. Ale z każdym kolejnym już myślę około wysokiego wysokiego diamenta już mogą się pojawić problemy i to nie byle jakie. I cyk, kolejna ładna bramka. To takie potraktujcie to. O właśnie, jeszcze mam nick Edinho Gaucho. Dlaczego właśnie taki? Otóż proponowaliście go pod postem, gdzie się pytałem, jaki nick mógłbym zrobić. Adi chyba zasnął i nie wjeżdża do bramki, ale to nic nie zmienia. Co ja miałem powiedzieć? A, Edinho Gaucho proponowaliście. Była też propozycja sama Edinho, ale było zajęte na Epiku. Tak po prostu, jako Brazylijczyk, Brazylijczycy są znani z tego Joga Bonito, z tego, że grają sami i w pojedynkę potrafią pokonać zespół przeciwnika. Tak ktoś argumentował swój komentarz. Oczywiście tutaj pozdrawiam. Pewnie ta osoba będzie wiedziała, że o nią chodzi. Zresztą Edinho Gaucho to... też potem parę osób napisało. No ale w razie czego, jakbyście mieli jakieś propozycje, co tutaj można pozmieniać, to dajcie oczywiście znać. Ja jeszcze oczywiście was od razu zaproszę. O, ładnie to zblokował ziomek. Od razu was zaproszę do zostawienia może subskrypcji i lajka. Tak, rzadko to robię, ale trochę zaczęło ostatnio gorzej iść na YouTubie, więc czemu nie? Ciekawe, jaką rangę w ogóle będą mieli. Obstawiam jakieś złoto. Ja obstawiam, że to jest jakieś złoto. Bo tak mi się kojarzy, że na tej randze się zaczyna po prostu grać. A no i gram Octane'em, bo pewnie będą pytania, dlaczego nie Fenkiem. Ponieważ na tym koncie nie mam odblokowanych wymian, nie mam levelu do wymian, no i nie mam tym samym żadnego Fenka. A jeszcze kolejną zmianą od poprzedniego sezonu serii jest to, że zaczynamy z Unrankeda, a nie z brąza. Ponieważ na tych najniższych rangach, nie oszukując się, w sumie za dużo do zrobienia nie ma. Nie ma za dużego wyzwania i te odcinki bywały no najnudniejsze. A więc stwierdziłem, że dzięki temu też będziemy dużo szybciej awansowywali z rangą, będziemy mieli te bonusowe MMR-y za każde spotkanie i że po prostu będzie fajnie. O! Ej, i co powiecie na to, że mam nick Edinho Gaucho brazylijski? To żeby w każdym spotkaniu dążyć do tego, żeby była Brazylia, czyli 7-1, wiadomo. Brazylia, Niemcy, stąd to się wzięło, bo też często się pojawiają pytania. To też może być fajny smaczek, żeby dążyć do tego, żeby było 7-1. Ale to będzie też śmiesznie w sumie, że jakby wynik Brazylię w każdym meczu robić i utrzymywać potem. Dobra.
co, siódemeczka? Dokładnie, 7-1, myślę, że przy tym wyniku zostaniemy, żeby właśnie ta Brazylia z nami pozostała. No i przeciwnicy się poddali, więc w sumie wyszło idealnie, bo jeszcze nie musimy nawet tutaj grać na czas do końca spotkania. A przeciwnicy też nie mieli rangi, więc to też sporo tłumaczy. Okej, drugie spotkanie, tutaj ciekawostka, że gramy na kogoś, kto gra na split screenie, czyli na podzielonym ekranie, także prawdopodobnie na przykład znajomy przyszedł do znajomego, albo brat z bratem. Mam nadzieję, że nie jeden ziomek na dwóch kontrolerach, czy to na klawiaturze i kontrolerze. To by było śmieszne, chociaż widzę, że Psynet, czyli gracz konsolowy, i się rusza dwoma autami jednocześnie, więc no niestety trochę tutaj pownerwiamy jakieś duo znajomych, co sobie gierkę randomowo odpaliło wspólnie. A, dobra, double resetik. Bez wykończenia, przeciwnik zrobił to za nas. 1-0. A, i w ogóle zapomniałem wspomnieć, oczywiście serię tę, żeby nie było, że nie powiedziałem, podpatrzyłem na angielskim YouTubie, w sensie angielskim, zagranicznym YouTubie, chyba u Scrapkilli. On, z tego co widziałem, za bardzo nie oglądałem tej serii, ale mi się spodobała i stwierdziłem, że też ją zrobię. On, z tego co widziałem, na wyższych rangach zrobił coś takiego, że jego teammate jeździł do wznowień, jeździł do kickoffów, żeby po prostu mieć większe szanse, bo te wznowienia na wyższym poziomie, tam już w okolicach czempionów, na się robią naprawdę tragiczne. Nie wiem, jak będzie u mnie, to jeszcze zadecydujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie, dopóki daję radę, oczywiście tutaj Adi mój, oczywiście też dzięki wielkie dla Adiego, że się zgodził awczyć przy mnie. To jest super sprawa, bardzo pomocny, bo bez niego nie byłbym w stanie tego rozgrywać. No, ale zobaczymy. Na razie nie jeździ do wznowień, po prostu sobie wjeżdża do brameczki. I cyk. I cyk, ale mocny masti, kurde, ale to by mogło być fajne. I tracimy gola chyba, dokładnie, tracimy bramkę na 2-1, także teraz 5 bramek i mamy Brazylię. Ojej, strzelił bramkę ziomek i to jak byłem jeszcze w defensywie, co prawda nie miałem boosta, bo nie trafiłem, ale tutaj można mu napisać ładny strzał nawet, bo huknął mocniej niż się spodziewałem po tym, co wcześniej prezentował. No i to też oznacza, że nie będzie Brazylii, także smutek w sumie. Dobra. Ground pinch, 143, czy zgadnę, czy też nie? 141, ale byłem bardzo blisko z moim strzałem, nie powiecie, że nie. Dobra, wykończmy dla bezpieczeństwa jeszcze jedną bramkę, strzelmy zwykłą i latamy na klipy z powrotem. Póki nie ma trudniejszej gry, albo nie latamy, bo przeciwnicy się poddali. A to będzie trzecie spotkanie w odcinku na luziku. No i dobra, trzecie spotkanie, znowu konsolowcy w przeciwnej drużynie. Widzę, że już tacy, co nawet turniej zdążyli rozegrać i wygrać. Co prawda na brązie, ale zawsze. Też ciekaw jestem, fajnie jakby przynajmniej raz przeciwnicy nie wyszli. To znaczy w tym pierwszym meczu nie wyszli, ale żeby zobaczyć, jaką dokładnie rangę mamy. Czy gramy faktycznie na ludzi z golda, czy tam nawet z platyny. Czy jednak na tych placementach to trochę inaczej działa. Z założenia. Dobra, już przestaję gadać. I na 1-0 w sumie taka podcinka lekka. Chociaż on ma już tutaj malowanie za srebro. Także chyba jest bogiem gierki. Tuż nie mam pojęcia, do których wznowień wypadałoby jeździć, jak jestem sam. Bo tutaj teoretycznie jest straszna strata, ale nie wiem, czy bezpiecznie jest jechać na wznowienie, czy mimo wszystko pojechać po boosta, czy od razu bronić. Ciężko powiedzieć, co tutaj będzie najlepszym rozwiązaniem. Ale strzelmy na ten moment na 2-0. W miarę ładna bramka. Gramy w miarę jak Brazylijczyk. Same czy clean bramy, to znaczy nie same, ale staramy się. Może freestyle do Grand Championa, to będzie dobra seria. Freestyle 1v2 w dodatku. Bang, masty fliczek. I do opena. 3-0. Nie wiem, taka niby na razie nie ma niby trudnych przeciwników, to znaczy nie ma oporu, ale mimo to mi się przyjemnie gra. Mam nadzieję, że wam się też przyjemnie ogląda, jak sobie tak po prostu lata na klipki. Mam nadzieję, że też moje auto się wam podoba, bo to też jest dosyć istotne. Wybrałem jedno z ładniejszych, co znalazłem. Też co do tego, jak często będzie się pojawiała seria na kanale, to znaczy jak często będą filmy z tej serii na kanale. Poczekajcie, bo to będzie kozacki klip. Albo nie będzie, bo nie trafię, ale to był solidny masti. Dobra, wracając, to myślę, że po prostu jakoś raz w tygodniu planuję też zrobić jeden film na zapas, żeby być ten jeden tydzień zawsze zabezpieczany, aby nie było takiej sytuacji jak w poprzednim sezonie, że były tam dłuższe przerwy od serii, przez to, że właśnie nie miałem nagranego nic na zapas. A tak, jak będzie, to powinno wszystko wyjść idealnie, ale to się zobaczy. Postaram się to zrobić jak najlepiej. Ale się zdarzyli, ale to było dobre! Kurde, to musi być na jakiejś powtórce. Jechali mnie dojechać z dwóch stron, ja podskoczyłem i się zderzyli. Ale to było dobre, kurde, rozbawiło mnie to jakoś, jak w kreskówkach.
tych takich, wiecie, Shaoli japońskich walczaków, co? Wiecie, jak to było. Robili unik i się nawalali sami przeciwnicy ze sobą. A może Kuksir dla widza? Kuksir Pinch dla widza, nie no, wszystko nam siedzi, fajny jest ten Octane, taki grywalny w ogóle. Nie no, oczywiście tutaj głupoty gadam, bo auto zbyt dużego znaczenia nie ma, zwłaszcza jak normalnie gram Fenkiem. Ale jakoś dobrze mi się gra dzisiaj, to muszę odnotować. I bang, 6-0, musimy dążyć do Brazylii, przydałoby się jakąś bramkę stracić w sumie, jeżeli chcemy Brazylię. No i przeciwnicy przestali się ruszać, nie wiem, czy nie potrafią się poddać, czy coś do mnie piszą, będąc na konsoli, a wiadomo, że pomiędzy konsolami w grze nie ma czatu udostępnionego, więc ja nie zobaczę, co oni będą pisali. Go triple reset musty flick? Nie, no to ten anime mnie prowokuje jeszcze. Triple reset musty flicka mi każe zrobić, ja nie mam szans czegoś takiego. Nie no, nienawidzę mieć presji na sobie. Triple reset musty flick to jest nie do wykonania, ale jakoś sprowokował mnie ten Adi. Chcę to zrobić, jeszcze 20 sekund, dwie próby będą. Nie no, bez szans. Okej, ostatnia próba, czy nam się uda? Nie uda się za nic. Kurde. Nie podołaliśmy zrobić challenge od Adiego. Dobra, GG. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze może pokażę statystyki. Może też przeciwnicy będą mieli pokazane rangi, jeżeli się gra od... Proszę, już myślałem, że się ścięło na dobre. O, dobra, oni mieli Silvera, także niżej niż myślałem. Myślałem, że będziemy grali na wyższych rangach na start serii, ale no cóż, pewnie po placementach, po tych pierwszych 10 meczach tak naprawdę nasza ranga diametralnie wskoczy, bo tutaj mamy 718 MMR-ów, co jest chyba na poziomie już platyny, a mimo wszystko gramy na srebra. Dobra, ja zobaczę, czy w karierze, kariera ligowa, tutaj chyba statystyki będą, no tak, 100% wygranych, 25 meczów rozegranych, ale tutaj mi zaliczę też spotkania z casualów, bo musiałem rozegrać tyle spotkań na casualach, aby wbić 10 poziom w grze, aby odblokować mecze rankingowe i niestety przez to statystyki są zaburzone. Tutaj widzicie 3 na 10 meczów rozegranych, oczywiście graliśmy 3 mecze na odcinku, także wszystko tutaj oczywiście będzie na filmie. No i generalnie nie będę nic grał poza filmami. To by było na tyle, tak jak mówiłem, dajcie znać, co chcecie, aby się pojawiło w tej serii, co o niej uważacie, czy chcecie jakieś zmiany. I to by było tyle ode mnie. Miłego dnia, elo elo.